10 najbardziej prawdopodobnych historii o UFO 10. Foo Fighters Zjawisko, które wielokrotnie zostało zaobserwowane w trakcie II wojny światowej. Lśniące kule na niebie poruszały się z olbrzymią prędkością nieosiągalną dla ówczesnych samolotów. Styczność z tajemniczym obiektem miał m.in. polski statek transportowy Pułaski we wrześniu 1941 roku. Raport z tego spotkania został przedstawiony brytyjskiej służbie kontrwywiadowczej MI5. Podobnych przypadków było wiele. 9. Bitwa o Los Angeles. Miała miejsce w nocy 24 na 25 lutego 1942 roku. Nad miastem pojawiły się tajemnicze obiekty latające, które były niemożliwe do zidentyfikowania. Ogłoszono alarm przeciwlotniczy i armia amerykańska ostrzelała światła tysiącami pocisków. W mieście wybuchła panika. Wiele osób zmarło od odłamków. Latające obiekty wyszły bez szwanku i z olbrzymią prędkością oddaliły się w kierunku oceanu. Obserwowane przez tysiące mieszkańców zjawisko nie zostało nigdy wyjaśnione. 8. Incydent w Roswell. Najbardziej znana teoria o przybyszach z innej planety. 2 lipca 1947 roku wielu mieszkańców Teksasu donosiło, że widziało UFO. Zaledwie 6 dni później do jednego z lasów runął latający obiekt. Generał William Blanchard poinformował, że wojsko zabezpieczyło wrak latającego dysku. Dopiero następne oficjalne komunikaty poinformowały, że był to balon meteorologiczny, a nie statek kosmiczny. Dużo osób nie wierzy, że oficjalne komunikaty są prawdziwe, a teoria o UFO ma wielu zwolenników. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym incydencie. 7. UFO nad Teheranem. 18 września 1976 roku nad Teheranem pojawiły się niezidentyfikowane obiekty latające. Irańska armia wysłała w ich kierunku dwa myśliwce i każdy z nich uległ awarii. Gdy był w odległości dokładnie 46 km od celu. Zdarzenie jest bardzo dobrze udokumentowane i armia amerykańska, która zajęła się śledztwem, wskazała wysoką wiarygodność relacji. Jeden z pilotów, który dosłużył się stopnia generała, domagał się w 2007 roku wznowienia śledztwa. 6. Zaginięcie pilota w Australii 21 października 1978 roku zgłoszono zaginięcie młodego pilota. O ile to nie jest niczym nadzwyczajnym, gdyż wypadki lotnicze się zdarzają, to same okoliczności są już niepokojące. Na kilka minut przed śmiercią 20-letni pilot miał utrudniony kontakt z wieżą kontrolną, jednak udało mu się przekazać kilka komunikatów, wśród których pojawiły się takie zdania: Jak towarzyszy mi nieznany niewidoczny na radarze samolot, to wisi nieruchomo i to nie jest samolot, gwałtownie poruszające się światło. Chwilę przed ostateczną utratą łączności pilot poinformował, że ma problemy z silnikiem. Miało to miejsce w okolicach cieśniny Bassa w Australii. 5. Emilcin. Wydarzenie miało miejsce 10 maja 1979 roku. Jan Wolski, tamtejszy rolnik, spotkał czterech kosmitów i latający statek. Choć nigdy nie potwierdzono wiarygodności tego zdarzenia, to mężczyzna bardzo szczegółowo opisał zarówno dziwne istoty, jak i język, jakim się posługiwali oraz latający statek. Zdarzenie zyskało taką popularność, że we wsi stanął nawet pomnik upamiętniający to wydarzenie. 4. Piktogramy wylatowie. Polską stolicą UFO jest oczywiście wylatowo. W latach 2000-2005 w zbożu pojawiły się tajemnicze piktogramy. Badacze zaobserwowali również działanie dziwnej energii na polach. Rolnicy wielokrotnie donosili o latających obiektach nad farmami. Twórcy programu Niedowiary próbowali wyjaśnić tajemnicze zjawiska i udało im się nawet nagrać proces tworzenia wzorów zbożu. Niestety, kiedy pojawiło się UFO, większość sprzętu miała problem z działaniem, przez co wszystkie nagrania są wątpliwej jakości. Może ktoś z Was widział owe piktogramy na własne oczy. Co sądzicie o całym wydarzeniu? Dajcie znać w komentarzach. 3. Alarm w Waszyngtonie. W lipcu 1952 roku w stolicy USA, Waszyngtonie nad gęsto zaludnionym obszarem zaobserwowano wiele latających obiektów, widocznych nie tylko na niebie, ale i na radarach. Armia wszczęła alarm, wywołując wśród mieszkańców panikę. Podobne światła były widoczne wielokrotnie przez cały miesiąc. 2. Katastrofa w Gdyni. O 6 rano 21 stycznia 1959 roku port w Gdyni rozświetlił błysk. Do morza wpadł niezidentyfikowany obiekt. Bez wątpienia miał on kształt spotka. Wielu mieszkańców miasta widziało, jak wielokrotnie okrążył miasto, po czym zawisł na chwilę i runął do wody. Wrakiem zajęło się KGB. Już po katastrofie podobno nad miastem widziano podobne obiekty, zaś na plaży dziwne istoty. Ufolodzy utrzymują, że byli to kosmici szukający ciał swoich braci. 1. Nagranie z Turcji. Najlepsze nagranie UFO pochodzi z 8 czerwca 2008 roku z Turcji. Wykonał je tamtejszy strażnik. Choć na pierwszy rzut oka nagranie wydaje się fałszywe, badania potwierdziły autentyczność. Pewne jest, że nie wykorzystano żadnych zabiegów montażowych ani graficznych. Film trwa 2,5 godziny i przedstawia idealnie widoczny statek kosmiczny. Do dziś trwają badania nad zjawiskiem. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, koniecznie obejrzyjcie mój poprzedni film o kreskówkach oraz nie przegapcie nowych filmów, które dodaję codziennie.